Społeczne liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu otworzyło swoje drzwi dla ósmoklasistów poszukujących nowej ścieżki edukacyjnej. Szkolna społeczność przedstawiła zróżnicowane kierunki kształcenia oraz wyjątkową atmosferę panującą w liceum. Dni otwarte w Małym Księciu zazwyczaj odbywały się przed budynkiem szkoły, co pozwalało na wyjście do ósmoklasistów ze swoją ofertą. Tym razem postanowiono nieco zmienić tę zasadę. Stwierdziliśmy, że gdy ósmoklasista przychodzi już do liceum, to jest zainteresowana konkretnym blokiem tematycznym, ponieważ już jakieś plany ma w głowie co do swojej przyszłości i postanowiliśmy, że zrobimy go tak, żeby właśnie te jego zainteresowania były zaspokojone, czyli żeby poznał dokładnie ten profil, o którym chodzi, czyli ten, który sobie wybrał, zadeklarował przy zapisywaniu się na dzień otwarty. Dlatego postanowiliśmy, kierując się naszym doświadczeniem, wspomóc ich, układając takie bloki tematyczne. I tak ósmoklasiści mogli w nich poznać najważniejsze kierunki kształcenia oferowane przez liceum Małego Księcia. Wśród nich takie profile jak grafika 3D, informatyka, profil medyczny, dwujęzyczny czy ścisły. Tę różnorodność kształcenia doceniają sami uczniowie, choć wymieniają też inne zalety. Ja wybierałam Szkołę Małego Księcia rok temu ze względu na dużą różnorodność przedmiotów. Możemy tutaj mieć zarówno dwujęzyczność, jak i grafikę, więc uczeń jest w stanie wybrać po prostu to, co chce i to rozwijać. Dodatkowo uczniowie są naprawdę mili i towarzyscy i myślę, że nie wybrałabym drugi raz inaczej. A nauczyciele? A nauczyciele? Nauczyciele tak samo. Też pomagają i dają właśnie możliwość takiego rozwoju. Jeżeli ktoś chce zrobić coś dodatkowo, to może podejść i nauczyciel nie powie, żeby odszedł, tylko zainteresuje się i faktycznie udzieli tej pomocy. Po tych 4 latach aż szkoda mi odchodzić z tej szkoły. Bardzo jestem wdzięczny moim nauczycielom, że tak dobrze przygotowali mnie do matury. Sądzę, że kadra nauczycielska, jak i dyrekcja wytwarza w Małym Księciu taką specyficzną atmosferę, którą nigdy nie widziałem w innych szkołach. Sądzę, że dzięki właśnie temu jesteśmy taką dużą, zgraną grupą, co pozwala nam rozwijać się, dorastać w taki bardzo świadomy sposób, który uczy nas szacunku do drugiej osoby. Zaprezentowana przez społeczność Małego Księcia oferta znalazła już pierwszych zainteresowanych. Szkoła robi wielkie wrażenie, naprawdę. Jestem pod wielkim podziwem, bo nauczyciele są na wielkim poziomie i widać, że ta szkoła żyje uczniami i że docenia uczniów. Tak samo angażuje się w całą tą rodzinę, nie? I jakby jest to fajne podejście. Dlaczego więc warto wybrać liceum Małego Księcia? Indywidualizacja. Dla niej na pewno warto przyjść. Druga rzecz to warto przyjść dla fantastycznych nauczycieli. To jest niesamowite grono. Warto przyjść dla takiego poczucia bezpieczeństwa. To jest trzecia sprawa. Wiąże się ono z tym, że dajemy większą liczbę godzin na poszczególne rozszerzenia. No i czwarta rzecz, warto przyjść dla niesamowitej atmosfery, która tu jest. Widać ją w naszych mediach społecznościowych, na TikToku, który dzieci prowadzą. Ona jest niezwykła, niepowtarzalna i dlatego tak się dobrze tu czujemy.